Okej, witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chciałem powrócić do starego tematu, o którym jeszcze nie mówiliśmy, to znaczy do materiałów i w tym momencie do wydania tych materiałów w modelu Halo. Dalej będziemy pracowali z Blender Render, czyli z klasycznym rendererem blenderowym, który wbrew pozorom wcale nie jest taki prosty i ma sporo różnych zaskakujących fajnych feature'ów, można tak powiedzieć. Okej, więc aby przerobić te materiały, skoczmy przez moment do nich bezpośrednio i zobaczmy, co też takiego ciekawego one zawierają. Materiały, a więc dodaję zwykły materiał do podstawowego plane'a, który mamy w widoku 3D i rodzaj tego materiału zmieniam na halo. Do tej pory mieliśmy mówione tylko materiały typu surface. Zmieniam go na halo i od razu robię render. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy już w widoku 3D, znika powierzchnia tego plane'a, a zostają jego wierzchołki. Na renderze wyglądają one w taki mało ciekawy sposób. Jak widać, przypominają takie rozświetlone, mgliście kule. No i to jest właśnie domyślny materiał w modelu Halo. Jest to tego typu shader, który może dla niektórych być dość nieciekawy, ale zapewniam Was, że można za jego pomocą wykonać wiele różnego rodzaju fajnie wyglądających renderów. Na początek zmienię może kolor tła na całkowicie czarny, tak abyśmy mogli w pełni podziwiać, jak wygląda ten materiał. No już teraz wracam do ustawień. I teraz tak. Te ustawienia, które tutaj mamy, to są klasyczne ustawienia, które powinny być nam już znane z pozostałych części dotyczących materiałów, części kursu. A więc mamy podgląd. W tym podglądzie możemy nasz materiał oglądać w różnych reprezentacjach, np. jako pojedynczy wierzchołek na przezroczystym tle, albo jako kulę, albo jako sześcian, jako małpę, ewentualnie jako system cząstek. W tym momencie to są włosy albo jakaś trawa. Ewentualnie w ten sposób, gdzie mamy dodatkowo haderową powierzchnię pod spodem i jest to renderowane z full wypasionym kanałem alfa. Wróćmy do standardowych ustawień i zobaczmy, co jest w tym panelu pod spodem. Jest tutaj cała masa różnego rodzaju opcji. Pierwsza z tych opcji to jest opcja alfa. Alfa działa w ten sposób, że określa przezroczystość obiektu, a więc jeżeli ustawię alfa na 0 i wyrenderuję, to zobaczę dokładnie nic. I to będzie dokładny, przezroczysty kolor, a więc znikają te wierzchołki, które są teraz malowane materiałem halo. Jeżeli alfę troszeczkę podniosę, to uzyskam przezroczystość częściową i gdybym miał za tym swoim obiektem jakieś inne obiekty, to bym je widział mniej lub bardziej dokładnie. Alfa zatem służy do ustalenia przezroczystości. Kolejny ważny parametr to jest kolor. Kolor zmieniam zwyczajnie, tak jak zwyczajnie kolor materiału i jest to kolor, który wpływa na całkowitą barwę moich wierzchołków malowanych w modelu Halo. Ustawię tutaj biały. No i teraz następny parametr to seed. Seed będzie ważny za chwilkę, gdy zobaczymy, do czego służą pozostałe opcje. A zobaczmy teraz, co robi size. Size oczywiście określa wielkość. Jeżeli size ustawię na 0, obiektów halo, czy też materiału halo w ogóle nie widać, znikają wierzchołki, które są za jego pomocą tworzone. Natomiast jeżeli size będzie niewielki, rzędu 1 dziesiąta, wtedy stworzę takie małe, niezbyt ciekawie wyglądające kulki. Zostawmy w takim razie na razie na domyślnej wielkości ten parametr size i zobaczmy, co robi parametr hardness. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Hardness ustawiony na 0 powoduje, że twardość tych kulek jest większa. Jest to przeciwnie, niż moglibyśmy się spodziewać, ale powinniśmy się przyzwyczaić już do tego, że Blender czasami nas zaskakuje. Hardness ma wartość maksymalną 127 i wtedy oznacza to, że jest to najbardziej wymiękczona forma materiału, jaką możemy ustawić. Wartość add w tym momencie niewiele nam zmieni, ale jeżeli takich obiektów jak te wierzchołki będzie więcej lub zaczną się na siebie nakładać, wtedy będziemy mogli zobaczyć, do czego ten add służy. No i w tym momencie ustawię może tego plane'a troszeczkę inaczej. W widoku kamery przekręcę go troszeczkę i powiększę tak, aby było bliżej. A więc te wierzchołki ustawię jakoś tak. Te dwa, które są w środku, są prawie nachodzące na siebie. Może zrobię to w ten sposób, aby były lekko tylko nachodzące. Zrobimy teraz render, aby zobaczyć, jak to wygląda. O, już teraz widać. Ten pierwszy, który jest bliżej, jest oczywiście większy, za nim jest ten drugi. Hardness jest 0, więc wszystko jest takie dość twarde. Jeżeli hardness teraz zmienię na 127, w tym momencie one się ładnie za sobą sklejają, tworząc takiego bałwanka lub też jakąś taką podejrzaną kulkę. Jeżeli teraz zmienię parametr add, to zobaczymy, że te dwa obiekty halo zaczną się do siebie w pewien sposób dodawać. Niestety nie udało mi się to pokazać, natomiast spróbuję zmniejszyć alfę teraz i zaczniemy jeszcze raz od tego zerowego add. Kiedy alfa wynosi około 0,5, w tym momencie obiekty są półprzezroczyste i teraz spróbuję dodawać tą alfę i renderować co chwila scenę, abyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Niestety znowuż nie wychodzi mi pokazanie tego, więc alfę zmniejszę jeszcze raz.
No jak widać tutaj nie obserwujemy teraz żadnej sensownej zmiany. Jest tak dlatego, że tych cząstek czy też tych wierzchołków tutaj mam zbyt mało, dlatego wywalę ten obiekt plane i dodam sobie taki obiekt na przykład jak cylinder. Nie cylinder, przepraszam, tylko wierzchołek. Ustawię go tak, żebyśmy widzieli podłoże w sposób nakładających się jakby wierzchołków. Teraz ustawię ten materiał, który mieliśmy, zrobimy render i popatrzymy teraz jak to wygląda. Myślę, że tutaj już coś może być widoczne, chociaż nadal dosyć słabo. Weźmy troszeczkę, zmniejszmy hardness i jest to jeszcze chyba nie to, o co chodzi. Myślę, że tych cząstek można było mieć jeszcze więcej, ale już zaczyna się coś dziać. Proszę zobaczyć, ten jasny obszar tutaj to jest efekt działania tego elementu add. Po prostu w tym momencie uzyskaliśmy wartość podbitą powyżej wartości 1. Wartości RGB, które mam tutaj na dole ekranu, wtedy kiedy wciskam lewy klawisz myszy i smyram po obrazie, mogę teraz obejrzeć i widzę, że one wynoszą 1,4, 1,4, 1,4. Jest to wartość znacznie przekraczająca obszar zakresu RGB. RGB kończy się tam, gdzie mamy jedynkę, to oznacza kolor biały. To jest kolor ponad biały. Tak naprawdę on powinien świecić. No i to jest właśnie efekt działania tego add. Jeżeli add troszeczkę zmniejszę i wyrenderuję, ten obszar jest znacznie mniejszy i jak widzę tutaj już nie przekracza on wartości 1. Składowe RGB są poniżej jedynki. A więc efekt add pozwala nam zwiększyć taki rodzaj jakby boosta, takiego dopalenia kolorów lub nawet przepalenia sceny. Może to mieć znaczenie w niektórych ciekawych zastosowaniach i jest powiązane z tym, w jaki sposób ustawimy kanał alfa. Oczywiście jest też ważne, jakiej wielkości będą nasze cząstki. Dzięki temu możemy spowodować pewne prześwietlenia lub przebarwienia w niektórych miejscach. Dobra, żeby się z tym już nie bawić, usunę ten stożek, dodamy teraz jakiś naprawdę gęsty obiekt, na przykład UV Sphere. Dodam do tego UV Sphere ten sam materiał, troszeczkę powiększę. Zdaje się, że coś nie tak wcisnąłem. O, teraz myślę, że będzie ok. I teraz możemy obserwować na wierzchołkach ten efekt właśnie lekkiego przepalenia sceny. Tak to może wyglądać w tym momencie. Jeżeli powiększę troszeczkę nasze obiekty halo, te wierzchołki, to mamy już teraz wszystko ładnie wypalone. Także aż po prostu oczy bolą. No i aż chce się je zmrużyć, przynajmniej u mnie. Chyba muszę ściemnić monitor. Dobra, więc teraz tak. Tak wygląda ten efekt związany z sliderem add. Teraz tak, następne opcje, które są ciekawe, to są te ringsy, linesy i start tipsy. Otóż jeżeli włączę rings, tylko potrzebuję teraz dla odmiany znowu troszeczkę mniej tych cząstek, więc wejdę do środka tej kuli i teraz spróbujemy zrobić, o teraz będzie ładnie to widać, troszeczkę powiększę jeszcze, żebyśmy mieli co oglądać. No i teraz tak, jeżeli włączę rings, to dookoła każdej takiego wierzchołka pojawia się dodatkowo zestaw pierścieni. Te pierścienie mogą mieć różne kolory i teraz są cztery pierścienie. Pokażę może to na jakimś zewnętrznym wierzchołku może. No mam ich teraz tutaj zbyt wiele, więc znowu chyba usunę ten obiekt i dodam może cube'a. Na cube'ie będziemy mogli trochę wszystko ładniej obejrzeć. O, w ten sposób. Zmienię jeszcze materiał. Przepraszam za te wszystkie zabiegi, ale mam nadzieję, że teraz to widać lepiej. Jak widać, tych ringsów teraz możemy mieć tutaj maksymalnie 4. Ustawiają się one w różny sposób. No i teraz ich położenie oraz konfiguracja określana jest właśnie za pomocą tego parametru seed. Seed jest to zarodek generatora liczb losowych. Teraz każdy z takich ringów, które tu powstają, to jest jakby kolejna wartość losowana z tego generatora i te wartości zawsze będą w jakimś tam ciągu się ustawiały. Jeżeli zmienię taki zarodek, ustawię go na 1, to otrzymam na renderze trochę inne kółka. To samo dotyczy również linesów, których teraz mam tutaj ustawionych 12, co powoduje, że pojawia się takich 12 kresek. Ewentualnie to samo dotyczyć może również start tipsów. Start tipsy wyglądają tak. Tu nawiasem mówiąc jest jeszcze jakiś wierzchołek za tym ukryty, dlatego widać tak podwójnie. Jeżeli włączę wszystkie te trzy efekty, to wszystkie trzy będą się na siebie nakładać, powodując całkiem ładny wizualny efekt. Mogę także zmienić kolor podstawowy mojego materiału, na przykład na lekko żółty, aby zabarwić całość tych moich gwiazdek na kolor żółtawy, a następnie mogę ringsy zmienić na przykład na kolor czerwony. I to powoduje, że wtedy dostaję takie fajne efekty halo właśnie dookoła tych moich gwiazdek. Zresztą same linie również mogę zmienić i ustawić im kolor na przykład niebieski. W tym momencie dostaję mieszaninę tych kolorów i cały efekt zaczyna wyglądać tak naprawdę bardzo fantastycznie. Nie ma tu więcej kolorów, więc na razie muszę na tym poprzestać, ale zmieniając te kolory można uzyskać naprawdę fajnie wyglądające efekty. Proszę zobaczyć, na przykład teraz zmiana powoduje, że powstają takie fajne gwiazdki. Każda z tych gwiazdek oczywiście może wyglądać inaczej. I teraz, jeżeli zwiększę ilość tych ringów, na przykład do 10, to wychodzą mi tego typu jakieś fajne zielonkawe punkty. Jeżeli ilość linii zmienię i ustawię na przykład jedną, to każda taka jasna
Każdy taki jasny wierzchołek będzie przekreślony jedną taką linią. Oczywiście dwie linie się będą przekreślały w taki sposób i oczywiście manipulując seedem mogą uzyskać różne kąty, w których one są ustawione. Jeżeli tych linii będzie więcej, oczywiście otrzymam zupełnie różny zestaw gwiazdek. Tak to może wyglądać. Tak samo jest ze startipsem. Jeżeli ustawię tutaj ilość ramion gwiazdy na więcej niż 4, to te gwiazdki będą na przykład pięcioramienne, albo na przykład sześcioramienne i tak dalej. Mogę tworzyć bardzo fajnie wyglądające, gwiaździste, skomplikowanych kształtów kombinacje, ok? Na przykład w ten sposób. Bam! Teraz już są naprawdę okrutnie wyglądające wierzchołki, wymodelowane ładnie w materiale typu halo. Co jeszcze możemy tu zrobić? Otóż są tutaj jeszcze dodatkowe opcje, które króciutko opowiem. Na przykład opcja Texture. Jest to bardzo fajna opcja. Jeżeli ją włączę, nic się nie zmienia. Ale opcja ta służy do tego, aby można było do tego materiału, który jest nałożony na mój obiekt, czyli na tego cuba, który tutaj się ukrywa, można było na niego nałożyć teksturę. I tę teksturę możemy nałożyć i zobaczyć, co wyjdzie. Już nakładam. Tekstury na razie żadnej nie ma, więc dodaję nową teksturę. Zmieniam jej typ na Image or Movie. I wczytuję sobie obrazek z dysku. Mam tutaj przygotowany jakiś obrazek, o tu nagrane tutoriale są różne. Wezmę sobie taką teksturkę. Teraz ta tekstura ustawiona jest normalnie jako tekstura, która jest obrazkiem i ona byłaby normalnie nałożona na tego cuba. Ale materiał teraz jest w modelu Halo. Jest włączona opcja Texture, w związku z tym ten materiał teraz będzie miał tendencję do wyświetlania tej mojej tekstury. I już to widać. Jeżeli wyłączę te wszystkie bariery, które tutaj mam, ustawię kolor na zbliżony do białego, to wtedy widać, że ten obrazek, który miałem wczytany, rzeczywiście się pojawia w każdym takim halo wierzchołku. I jest jednocześnie wycieniowany na krawędzi. Jest to efekt halo właśnie, dlatego najsilniej świeci środek tego wierzchołka, a następnie tekstura blednie i rozpływa się gdzieś tam w otoczeniu. Oczywiście na to mogę cały czas mieć nałożone te swoje dodatkowe efekty i one również są przez tę teksturę zabarwiane. Więc to powoduje, że powstaje całkiem fajny kolorystyczny miks. To nie jest jeszcze wszystko, za chwilkę do tego wrócimy. Można również włączyć sobie Vertex Normal. Jest to fajna opcja, ponieważ ona określa, jaka będzie wielkość tych obiektów halo, zależnie od tego, jak skierowana jest normalna do wierzchołka. Tutaj musielibyśmy się chwilę przyjrzeć temu naszemu cubowi w trybie edycji. Jeżeli chciałbym, aby on był w trybie edycji, mogę włączyć dla niego normalne, ale nie tylko dla ścian, tak jak to już nieraz żeśmy oglądali, to są normalne dla ścian, teraz włączone, ale również dla wierzchołków. Normalne wierzchołków są rysowane troszeczkę ciemniejszą niebieską linią i te normalne są skierowane w kierunku od zewnątrz, znaczy do zewnątrz, od środka tego cuba. Jest to taki uwspólniony wektor, zależny od tego, jak są połączone z takim wierzchołkiem krawędzie. Jak widać, jak ruszam krawędzią, to zmienia się również normalna wierzchołków. I teraz, im bardziej ta normalna jest skierowana w kierunku kamery, im bardziej nas kłuje w oczy, tym wtedy większy jest ten efekt halo. Natomiast te, które skierowane są w stronę od kamery, gdzieś tam w głąb, stają się w ogóle niewidoczne. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ta opcja, patrzę, czy jest włączona. Mamy Vertex Normal włączony, a więc robię render. No i tutaj widać, że pojawił nam się tylko jeden taki wierzchołek świecący, a całej reszty nie widać. Można zachodzić w głowie, co się stało, a to jest właśnie ten efekt. Wszystkie pozostałe wierzchołki mają normalną, która odwraca się od kamery, w związku z tym one są widziane jakby z tyłu i dlatego ich w ogóle nie widać. Jeżeli teraz wstawię tutaj stożek na przykład, i dam mu ten sam materiał i wyrenderuję, to zobaczymy coś takiego. Jakieś takie nie wiadomo, co się tu pojawiło małe i na górze też coś. W tym momencie zwiększę troszeczkę rozmiar tych naszych efektów halo, aby zobaczyć, jak to wygląda. No i widać, jak teraz to mamy. Jeżeli ten stożek w widoku kamery przekręcę troszkę, tak żeby on się kierował w naszą stronę, to przypuszczam, że teraz będzie już zdrowo prześwietlona scena. O właśnie, takie teraz mam wielgachne te wierzchołki. A to już dlatego, że size powiększyłem. Jeżeli size zostawię na domyślnej wielkości 0,5, tak jak to było na samym początku, to w tym momencie pewien pierścień z tych wierzchołków w podstawie stożka jest ładnie widoczny i on powoduje, że one wyglądają w ten sposób. Mogę także wyłączyć część linksów, aby nie było to aż takie ewidentne. No i teraz mam, coś takiego wychodzi. Jeżeli zamiast tego wstawię jeszcze małpiszona, tutaj byśmy mogli zobaczyć w pełnej krasie, jak wygląda Susan, dodam do niej ten materiał, to myślę, że teraz nie będzie to zbyt czytelny widok, wychodzi coś takiego. Ciekawą cechą takich efektów halo jest to, że zależność pomiędzy zwrotem tej normalnej wierzchołka i wielkością pozwala nam wyrenderować na przykład pięknie błyszczące diamenty. Jeżeli gdzieś dodam na przykład line zmieniony na lekko niebieski, dodam jeszcze jakiś ring, który będzie w kolorze złotawym i całość leciutko na zielono będę czy na niebiesko
wyświetlał, to w tym momencie te gwiazdki, które tutaj się pojawiają, oczywiście teraz strasznie przegięte, będzie można obserwować i podziwiać, tak jakby to były naprawdę najprawdziwsze skarby. Zmniejszę troszeczkę ogólny rozmiar, spróbuję coś wyciągnąć z tego, zobaczymy jak to wygląda. No może jest ich teraz za dużo, należałoby tutaj jeszcze popracować nad tym, ale myślę, że już coś możemy powiedzieć o tym, jak wyglądają tego typu efekty. Dobra, następna opcja to jest Extreme Alpha. W tym momencie, jeżeli miałbym jakąś teksturę, która miałaby trochę alfy tutaj, lub nawet same te cząstki miałyby jakąś alfę, a mają, to wtedy ta alfa jest dodatkowo jeszcze podbijana, dlatego dostaje ekstra przezroczystość. No i akurat teraz to wygląda w ten sposób, bez tej opcji wygląda dokładnie tak samo. Musiałbym mieć przezroczystość w teksturze, aby to było widoczne. Jeżeli kliknę w opcję Shaded, w tym momencie tekstura, która pokrywa cały obiekt, doznaje działania światła, czy też lamp, które są od okolicznych gdzieś w pobliżu, i wtedy również efekt halo może być przez te światła dodatkowo rozświetlony lub ocieniony. Mam gdzieś tutaj jedną lampę, więc tę lampę spróbuję przesunąć nieco bliżej do naszego obiektu. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś efekt. Lepiej od razu sprawdzić, czy mówię prawdę, czy też beznadziejnie ściemniam. Proszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Robię teraz render. No i nie widać, żeby się cokolwiek zmieniło. Niestety zawsze tak jest, jak próbuję coś pokazać. Zaraz zobaczymy, co możemy tu ustawić. Może część rzeczy wyłączę. Ustawię je na bardziej standardowe, tak abyśmy mogli powiedzieć cokolwiek na ten temat, co tam się dzieje. Kolor ustawię na biały. Seed ustawię na 0, tak jak było. I zostawię wyłączony ten shaded, alpha na 0, hardness na 50, czyli tak jak to domyślnie powinno być ustawione. Patrzymy, jak to teraz wygląda. Widzimy, że jest tak sobie. Jeżeli teraz włączę shaded, widzę, że jest dokładnie tak samo, ale dla pewności spróbuję jeszcze porównać i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Pach. I teraz porównuję przez klawisz J. Jak widać, jest delikatna różnica. Zmienia się pewna ilość światła w tej części, zwłaszcza tutaj na brzegach. A więc ta opcja działa, tak jak mówiłem, chociaż słabo widać ten efekt. Akurat w tym przypadku być może odświetlanie jest niezbyt prawidłowe. Ostatnia rzecz, którą tu mogę jeszcze włączyć, to jest soft. I ten guzik akurat powoduje, że wtedy będziemy mieli te nasze krawędzie halo nieco zmiękczone, zwłaszcza tam, gdzie się przecinają z inną geometrią. Tak więc wyglądają te wszystkie opcje, które mamy tutaj. I w związku z tym materiałem chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz. To znaczy, jak można zastosować taki efekt halo. O właśnie, przechodzimy do zastosowań, których zawsze wszystkim brakuje w kursie. Więc jak można zastosować taki efekt halo do zrobienia czegoś takiego jak wyświetlacz zbudowany z takich kropeczek. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś jakieś takie reklamy. Są takie banery czasami gdzieś na sieci, czy nie na sieci, przepraszam, gdzieś na mieście, gdzie z kropek składane są napisy, albo nawet całkiem skomplikowane animacje. Przez jakiś czas zastanawiałem się, jak można zrobić taki baner i najlepiej jak go zanimować. Jest to bardzo prosta operacja, wystarczy tylko użyć tekstury właśnie malowanej w tym modelu halo. Aby takie coś działało, potrzebuję dodać na początku jakiegoś plane'a, który będzie od razu poteksturowany, w związku z tym włączę sobie może we wtyczkach coś takiego jak import images as planes, tutaj jest taka wtyczka. Dzięki temu mogę wczytać obrazek, który będzie od razu dodany jako materiał do jakiegoś obiektu i ten obiekt będzie miał odpowiedni rozmiar. Także bez najmniejszej żenady wczytuję teraz images as planes i wybiorę sobie z katalogu PKB's own stare logo PKB, które kiedyś robiłem na samym początku kursu, na przykład coś takiego. Ciach. Ten obrazek wygląda w ten sposób. Jeżeli włączyłbym tutaj jakiś shading, na przykład w Textured Solid, zobaczyłbym jak wygląda. Tak mniej więcej wygląda. Mogę także mieć wyłączone to, ale wcisnąć Alt Z, aby zobaczyć w tym świetle, które mam obecnie, jak wygląda tekstura na takim obiekcie. Ta tekstura jest pokazywana w widoku 3D, dlatego że mam tutaj mapowanie UV. Materiały z obrazkiem wczytanym w koordynatach UV pokazywane są w widoku 3D Blendera bez najmniejszego problemu. Teraz tak, aby można było zrobić z tego wyświetlacz, z takich kropek, potrzebuję dość gęsto pociąć tą moją geometrię. No i zróbmy na przykład tutaj pocięć na przykład 20. A w drugiej osi zróbmy tych pocięć tak na oko ze 40. Nie wiem, czy to wychodzi idealna kratka, nie przejmuję się tym, na razie tyle może zostać. I teraz ten materiał, gdybym go renderował, wygląda w ten sposób. Ustawię jeszcze kamerę, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Może obrócę po prostu tego plane'a, trochę go powiększę. O, bam, coś takiego zrobię. Niech on wygląda w taki sposób. Jeszcze odsunę trochę światło i dam je w dół.
Tak więc tak wygląda nasz render. Jest to nic nadzwyczajnego, zwykły render, w dodatku też specular jakiś doszedł, ale tym się nie będziemy przejmować. Ten zwykły materiał, o którym zresztą w kursie sporo już mówiłem, możemy zmienić teraz na wersję Halo. I od razu widać, że zniknęła powierzchnia, a pozostały same wierzchołki. Ten efekt halo wyglądać będzie bardzo zwyczajnie, tak jak teraz. Natomiast widać, że już jakieś kolory z materiału się tutaj przedostają. Pojawiły się jakieś odcienie tych rozmydlonych, mglistych barw. Aby poprawić ten efekt, dodatkowo włączę tutaj opcję Texture. I w tym momencie widać, że renderowanie trwa o wiele dłużej. No i jak widać, jest to renderowanie, które powoduje, że coś tam się dziwnego dzieje. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy, że w każdym wierzchołku pojawia się cały napis PKB. Więc w tym momencie ta opcja nie służy nam najlepiej. Jeżeli trochę pomniejsza na przykład wygląd tych naszych wierzchołków, wtedy dostaję zestaw napisów PKB i nic ciekawego się tu nie dzieje. Jednak jeżeli robię to bez tej opcji, a zauważcie, że teraz mam rozmiar każdego obiektu halo malutki, w tym momencie pojawia mi się taki dot matrix display. Z pewnych względów tutaj niezbyt dobrze działa mapowanie UV. Jak widać, cały ten obrazek jest rozciągnięty i w efekcie halo, jeżeli korzystamy z tego typu teksturowania, najlepiej to mapowanie UV wyłączyć. W związku z tym przechodzę na zakładkę Textures, przewijam trochę niżej, tam gdzie jest panel Mapping i zamiast koordynatów UV wybieram zwykłe koordynaty generowane. Dzięki temu na tym obrazku tekstura rozłoży się w sposób równomierny od brzegu do brzegu, nie będzie żadnych dodatkowych wynikających z mapowania UV zniekształceń. Jeżeli teraz zrobię render, całość wygląda tak. No i teraz wracamy do ustawień zwykłych, które tutaj mam. Możemy teraz zmniejszyć troszeczkę alfę, zobaczyć co wychodzi. Jak widać, robi się całość dosyć ciemniejsza. Możemy zwiększyć hardness, możemy też zwiększyć add. Jak widać, nie ma to większych efektów w tym momencie. Mogę ustawić jeszcze shaded, żeby coś się zmieniło, ale wszystko to jest takie dosyć blade. Myślę, że tutaj hardness mógłby zostać ustawiony na 0 i troszkę jeszcze mogę zmienić wielkość, na przykład na 500. Jeżeli teraz zrobię render, dostaję coś w rodzaju takich jasnych, w miarę równomiernych kropek. Myślę, że tu 0,8 można byłoby nawet dać, czy 0,9. Zróbmy 0,8. Chciałbym teraz uzyskać maksymalne dopasowanie wielkości kropki do tej tekstury, która tutaj jest. No i teraz wypadałoby tylko zrobić jeszcze jedną rzecz, to znaczy może usunę tą lampę, która tutaj mam, troszeczkę prześwietla cały ten materiał, zobaczmy, czy coś da. Jak widać, wszystko pozostało bez zmian, ale żeby teraz ten materiał był trochę gęstszy, trochę bardziej, żeby świecił, mogę zrobić coś takiego, że zrobię duplikat tych wszystkich wierzchołków za pomocą Shift D, a następnie nacisnę Escape, aby stanęły dokładnie w tych samych miejscach, w których stały wcześniej. To spowoduje, że będę w każdym miejscu, gdzie jest wierzchołek, miał tak naprawdę dwa wierzchołki i efekty halo, które na nich są nałożone w tym materiale, będą się jakby duplikowały, będą podwójnie mocne. Jeżeli teraz zrobię render, no to widać, że z niewiadomych powodów całość jest tutaj jakaś taka dziwnie biała. Szczerze mówiąc, nie rozumiem dlaczego, ale już chyba wiem, więc od razu ustawiam kolor tego materiału na znacznie, znacznie ciemniejszy. Weźmy ten kolor, zmieńmy dodatkowo jeszcze na jakiś taki ciemnoniebieski. Jeżeli teraz zrobię render, to wychodzi mi elegancki dot matrix display. Ten kolor może być niebieski, czerwony, jeżeli chcemy mieć jakieś tło w, powiedzmy sobie, czyli taką lekką poświatę, no to jest właśnie ten efekt, o który chodzi. Ja tutaj zostawię taki niebieski, troszeczkę go pojaśnię, aby uzyskać odpowiednią wartość. No i to jest efekt takiego urządzenia, które wyświetla za pomocą kropek jakieś napisy. Teraz mogę jeszcze dodatkowo dostosować wartość hardness, jeżeli chcę, aby te kropki były troszeczkę mniej świecące, trochę bardziej wpadające w ciemność. Jeżeli zwiększę efekt add, część z nich będzie troszeczkę jaskrawsza. Jeżeli add ustawię na 0, część z nich będzie trochę ciemniejsza. Ponieważ mam tylko dwa wierzchołki, ten efekt jest słabo widoczny. No i teraz można takie coś zanimować, otrzymując zwykłe przesuwanie się, czyli taki scroll jakby tego naszego napisu. Jeszcze troszeczkę podbijam tutaj wartości. Mogę go trochę jeszcze pojaśnić. Mogę trochę mu podbić alfę. Myślę, że taki mógłby już zostać. No i teraz tak. Animacji może nie będę pokazywał, jak można zrobić, ale jedyne, co musimy wiedzieć, to to, że aby ten napis się na przykład przesuwał z jednej strony na drugą, wystarczy zanimować współrzędne tekstury, a tak naprawdę tylko jej offset. Ponieważ tekstura jest teraz we współrzędnych generowanych, czyli zależy od objętości, tylko od koordynat wyliczanych względem tego obiektu, to wystarczy przesunąć offset na przykład na X, aby przesuwała się ładnie tekstura na tym obiekcie. A więc przechodzę do panelu tekstur.
Jeżeli offset zmienię na panelu mapping, na przykład na 1/10 i zrobię kolejny render, to już zobaczę, że cały ten obiekt jest z teksturą przesuniętą. To można pokazać najlepiej w widoku 3D, w trybie renderowanym, ponieważ teraz mam już tutaj od razu zrobiony render, on jest bardzo, przepraszam, bardzo szybki. Ten render w widoku 3D jest bardzo szybki, w związku z tym, jeżeli teraz będę przesuwał offset, to zobaczę, że natychmiast będzie się zmieniało położenie tych moich kropek. No i to jest właśnie coś, co można nazwać takim scrollowanym efektem halo. Oczywiście, gdybyśmy chcieli zanimować tego typu efekt, to jest bardzo proste. Wystarczy wcisnąć tutaj klawisz I, aby nałożyć klucz na wartość tego offsetu na X, następnie przesunąć się gdzieś tam w osi czasu na jakąś inną jednostkę, na inną klatkę, znowuż założyć tutaj klucz, oczywiście po uprzednim, wcześniejszym przesunięciu wartości. I wtedy będziemy mieli elegancką animację. Myślę, że to jest wystarczający materiał. Jak na razie wystarczy chyba mówienia o tym efekcie halo. To, co nam jeszcze pozostało z tej tematyki, to jest opowiedzieć coś o efekcie flare, strand, no a custom properties to będą omówione w zupełnie innym miejscu, kiedy indziej. Tymczasem dziękuję za uwagę, no i do ponownego spotkania na sieci. Żegnam.